Cześć, to Justyna, a to jest to pierwszy odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Nagrywam ten odcinek drugi raz, bo na samym końcu, dosłownie na samym końcu, kiedy już się z Wami żegnałam, upuściłam e, rejestrator do dźwięku. szarpnąłam za kabel, rejestrator upadł, wysunęła się karta i plik u uległ uszkodzeniu. <grywka> Nie cierpię takich sytuacji, ale nieważne. Bardzo się za Wami stęskniłam. Była teraz najdłuższa przerwa w historii podcastu. Wiem, że ostatnio te przerwy się zdarzały, ale ta była planowana. Znaczy, planowana. Poinformowałam Was o niej, to nie było tak, że po prostu się tak wydarzyło. Od 10 lipca nie chodzę do pracy znaczy, nie rzuciłam pracy. Wracam do niej za niedługo. Pierwszy raz chwyciłam za mikrofon dzisiaj. Dlatego, że czuję się już trochę lepiej, czy dochodzę do siebie, wszystko jest w porządku, nie martwcie się o mnie. Ale tak pomyślałam, że jest środek wakacji, jest bardzo gorąco, a jako, że wróciłam do takiego właśnie stanu, gdzie naprawdę już y, trochę jestem w lepszej formie, to postanowiłam opowiedzieć taką wakacyjną historię. Otóż moja mama opowiedziała mi ją ostatnio, że jakaś jej znajoma, która jest nauczycielką, ale nie pochodzącą ze Śląska, uczyła w jakiejś szkole właśnie na Śląsku. I jakieś kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, 20, może 30, miała uczennicę, która no, była z takiej bardzo biednej rodziny. I bardzo często we wrześniu, tuż po wakacjach, nauczyciele dają dzieciom takie zadanie, jak opisanie czy napisanie wypracowania o tym, jak spędziły wakacje. No i ta dziewczynka napisała swoje wypracowanie, oddała je, ta nauczycielka sprawdza i patrzy, że ta dziewczynka napisała, że spędziła wakacje na Laubie, czy w Laubie. No i ta nauczycielka taka zdziwiona, mówi jejciu, nie, że przecież oni w ogóle nie mają pieniędzy, no to wybrali się na jakąś wyspę, no przecież to brzmi jak egzotyczna wyspa. No i zaczęła właśnie podpytywać znajomych z pracy, które były, albo znały Śląski i dowiedziała się wtedy, że Lauba to jest taka szopa, czy taka komórka na narzędzia, coś w tym stylu. Kiedyś, jakby ogródki działkowe, to nie było takich wymyślnych domków, tylko takie po prostu właśnie bardziej szopy. I ta dziewczynka spędziła wakacje właśnie na laubie, czyli w takiej szopie. Pewnie chodziło po prostu o ogródek. I ta historia jakoś mnie bardzo rozśmieszyła. Znaczy, nie śmieszy mnie bieda, i uważam, że w ogóle to nie jest temat do żartów, ale jakoś to takie. Y, takie absurdalne stwierdzenie, że spędzało się właśnie wakacje na Laubie. I pomyślałam sobie o tym, że właściwie takie najfajniejsze zabawy z dzieciństwa, jakie pamiętam, i takie właśnie wakacyjne przygody, to przeżywaliśmy, bo przeżywałam je wspólnie z moim kuzynem i moją y, siostrą. Właśnie można powiedzieć, że na Laubie. Głównie u moich dziadków, gdzie y, właśnie y, taką. Skarbnice różnych elementów pełniły takie komórki stare po takiej chlewy czy coś takiego. No moi dziadkowie nigdy nie mieli zwierząt, więc jak się wprowadzili tam na wieś, to po prostu zaadaptowali to sobie na jakieś różne komórki, gdzie trzymają albo narzędzia ogrodnicze, albo jakieś przetwory, albo jakąś taką mają piwniczkę. Znaczy, nawet tam się nie schodzi w dół, nie wiem to się, czemu to się nazywa piwniczka, ale to jest bardzo chłodne pomieszczenie, w którym na przykład dziadek chowa marchewkę i ziemniaki przez całą zimę. W każdym razie takie dwie zabawy, które w ogóle wymagały praktycznie zerowych zasobów oprócz wyobraźni, to było zo, które stworzyliśmy głównie z moim kuzynem w słonecznikach. Bo moi dziadkowie mieli kiedyś bardzo miły zwyczaj hodowania słoneczników, dlatego że wiedzieli, że ja uwielbiam słonecznik. I zostało mi to do dzisiaj i uwielbiam skubać słonecznik, zarówno świeży, taki z kwiatu, jak i przede wszystkim przez cały rok nie jest dostępny taki świeży słonecznik, więc zadowalam się przez cały rok takim prażonym, solonym słonecznikiem e, i naprawdę potrafię go jeść na tony, e, co oczywiście nie jest zdrowe tak do końca, jeżeli się ma nadwagę, ale... Ym, znaczy, no nie, żartuję, nie wiem go na tonę, ale generalnie jest to mój ulubiony słonecz. I dziadkowie sadzili przez lata słoneczniki. No i nie wiem, czy kiedyś widzieliście takie słoneczniki prawdziwe na żywo, bo to jest, biorę to za takie oczywiste, że każdy widział, jak rośnie słonecznik, ale na przykład ja sobie jakiegoś czasu temu nie zdawałam sprawy z tego, jak wielkie są e, kukurydze w ogóle. Pola z kukurydzami, że to są naprawdę dwumetrowe, 25 dwójpółmetrowe rośliny. No, w każdym razie słoneczniki też mniej więcej są bardzo wysokiego wzrostu. Na pewno były wyższe ode mnie. Ale łodygi słoneczników są takie dość grube i łykowate, więc one się w ogóle nie łamały. I między tymi łodygami zrobiliśmy sobie taką bazę, w której zrobiliśmy zo. I to zo zadziwia mnie do dzisiaj, dlatego że ja nie lubię za bardzo robactwa. A no, jakie zwierzęta mogliśmy hodować sobie w zo w słonecznika? Wiadomo, że to były jakieś różne robaki. No i to były robaki od biedronek, jakichś tam skorków, dżdżownic, przez ślimaki. Znaczy, no ślimaka nie uważam za robaka, no ale jest to jakieś małe zwierzę. Po co mnie kompletnie zaskakuje, po pająki, których się wtedy przez moment nie bałam i w ogóle pająki były takimi naj, najbardziej prestiżowymi zwierzętami, bo trzeba je było dokarmić. Czy wszystkie tam zwierzęta dostawały jakieś roślinki, czy tam coś? Oczywiście no, pewnie się nie opiekowaliśmy nimi tak jak y, powinniśmy, bo byliśmy dziećmi. Mówię tutaj o, głównie o dokarmianiu i odżywianiu tych stworzeń, ale pająki zawsze dostawały świeże robaki, inne, tam muchy i tak dalej. No, i ja byłam naprawdę przekonana, i myślę, że Adam z Judytą również, że to jest najprawdziwsze na świecie: że to jest jakby to, że to się działo w ogóle w Kuckach, na, jakim, na jakimś klepowisku, wśród łodyg, przy płocie, w ogóle nie przeszkadzało. W tym, żebyśmy wyobrażali sobie, że jesteśmy teraz w jakimś takim pięknym, starodawnym budynku z jakimiś eksponatami, i że jesteśmy prawdziwymi naukowcami, którzy dbają o zwierzęta i prowadzą jakieś naukowe badania nad właśnie zwierzętami takimi leśnymi, znaczy leśnymi, takimi no, wiejskimi, małymi zwierzątkami. Polowaliśmy najbardziej na Turkucia podiatka, który występował w tamtych rejonach, ale Dzisiaj uważam, że niestety, nie udało nam się go złapać. Nie wiem, czy wiecie, jak był na turkuś podjadek, to jest po prostu dla mnie szok. W ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłam to stworzenie, to byłam w absolutnym szoku, że mogą być robaki tak duże, jak turkuś podjadek, bo no, z tego, co pamiętam, to miał on wielkość ludzkiej dłoni, tak mniej więcej od nadgarstka po środkowy palec. Nie wiem, czy dłoni koszykarza, ale mojej myślę, że tak. I to jest taki, taki stwór, który sobie kopie różne dziurki w ziemi i chyba się w nich zakopuje. No, Krzysiu, teraz by mi się przydał, bo on doskonale wie, co Turkuś Podjadek robi. I on wygląda jak taki, mi się kojarzy ze szczypawicą, mu taki bardzo podłużny, ma takie różne takie szczypki, szczypczyki. I on wydaje też taki odgłos trochę podobny do świerszcza, więc czasami można go usłyszeć w trawie, jeśli się rozpoznaje tam te różne odgłosy. I nigdy nam się nie udało go znaleźć. Kiedyś wpadł do basenu. Tak, kiedyś wpadł do basenu, bo nie wiem, czy mówiłam, ale właśnie moi rodzice bardzo chcieli, żebyśmy pływali dużo i wybudowali właśnie u moich dziadków nam basen, co w ogóle było kompletnym luksusem. Podejrzewam, że w mieście byłoby to luksusem, a co dopiero na takiej wsi, do której wówczas bez internetu wszystko docierało naprawdę lata później. Więc ten basen był taką naprawdę mega atrakcją nie tylko dla nas, ale też dla dzieci, z którymi się tam przyjaźniliśmy. C teraz taki off bo w ogóle basen do tej pory jest postrzegany jako taki dość duży luksus. Chociaż myślę, że coraz mniejszy, bo teraz jest wysyp tych takich basenów, wiecie, rozporowych, które tam można sobie postawić yy, na podwórku i naleć do niej wodę. No się po prostu rozprężą. Co uważam w ogóle za spoko całkiem opcję, dlatego że yy, właściwie nie mamy. Nie, ja teraz obecnie nie, nie mam takiego miejsca, w którym mogłam takim basem postawić e, i się w nim kąpać, i straszliwie mi tego brakuje, bo byłam po prostu tak rozpieszczona przez moje dzieciństwo u dziadków, bo właściwie każde wakacje tam spędzaliśmy, e, co nie do końca mi pasowało, chyba o tym mówiłam, ale plusem niewątpliwym było to, że po prostu mieliśmy swój własny prywatny basen, e, z którego codziennie korzystaliśmy. Mm, no i. Krzysiu na przykład mi mówi, że w ogóle w Polsce właśnie jest to uważane za luksus, co wydaje mi się, że jest takim, taką trochę pochodną jeszcze wciąż tych biednych czasów yy, i tego, że oglądaliśmy sobie różne zagraniczne seriale, gdzie po prostu wille w Kalifornii miały baseny i wydaje mi się, że to z tego trochę wynika. Zresztą yy, miałam wujka, który w latach 70 -tych, 80 -tych miał basen wewnątrz domu, to dopiero jest w ogóle luksus i, i, i zresztą wygląda taki był mega światowy czy dalej żyje, więc zawsze robiło to na mnie ogromne wrażenie, olbrzymie wręcz. Więc to mnie tak bardzo nie dziwi. Ale na przykład chyba w Kanadzie tak jest, że trudniej jest. To mi Krzysio opowiadał, że dużo trudniej jest sprzedać dom z basenem. I w ogóle te domy z basenem są, bywają tańsze niż domy bez basenu, bo basen postrzega się jako taki dodatkowy obowiązek dla. Właściciela domu, że o basen trzeba dbać, trzeba go czyścić i tak dalej. No i potwierdzam, że o basen trzeba bardzo dużo dbać, bo mój dziadek, który jest pracocholikiem, akurat cieszył się, że ma dodatkową robotę, ale pamiętam, że zawsze rano, jak się udało komuś wcześniej wstać tak mniej więcej, żeby zobaczyć dziadka przed śniadaniem, to dziadek zawsze rano na takim samodzielnie zrobionym takim, jakby wyławiaczem, który składał się z sitka do twarogu, Przywiązanego do długiego bardzo kika, wyławiał z basenu różne robaki, żaby niejednokrotnie, no i właśnie tak też wyłowił turkucia podjatka z basenu. Koniec, koniec części pierwszej OZO. I druga zabawa, która wymagała od nas mnóstwa wyobraźni, siły fizyczne i praktycznie zerowych zasobów, to były Igrzyska Olimpijskie które robiliśmy głównie w lekkoatletyce, w lekkiej atletyce. I była to olimpiada, w której braliśmy udział zazwyczaj we trójkę. Czasami zapraszaliśmy inne dzieci, ale one jakoś nie kumały nigdy tej zabawy. No bo co robiliśmy? No skakaliśmy przez płotki, skakaliśmy w dal, robiliśmy... Różnego rodzaju biegi, wyścigi na rolkach, sprinty itd. i itd. Ja kiedyś postanowiłam tę zabawę umieścić na kolejnym poziomie profesjonalizmu i z rolek, papieru, czy zna, z papieru toaletowego zrobiłam tory do biegu na całym podwórku. I to akurat musiało jakoś dziadków nie być w domu, albo gdzieś byli, nie wiem, na jakichś zakupach, czy po prostu z, spali sobie po obiedzie. I kiedy dziadek się obudził, to. Powiedział, że, że to po prostu wygląda strasznie, użył wtedy słów jak gówno w lesie. A babcia powiedziała, babcia po prostu była wściekła, że zmarnowaliśmy tyle papieru i że po prostu podwórko wygląda yy, jak śmietnik, bo tak wyglądało. Natomiast w naszych głowach po prostu mieliśmy oto swój własny, prawdziwy, profesjonalny stadion i było to cudowne. Piaskownica oczywiście ze swojego, mieliśmy zawsze piaskownicę też, yy, piaskownica po skokach w dal nagle po prostu znajdowała się po, po metr i dwa metry, poza granicami, więc to też dziadka nie cieszyło, bo on bardzo dbał o trawę i zasypana trawa piachem niszczyła trawę. No i końcem, z końcem każdego dnia, kiedy właśnie kończyliśmy się bawić, to jakby finałem było wskoczenie do basenu na bombę w ciuchach, co też oczywiście babci się musiało super podobać. I, i takie to były właśnie zabawy i i, I właśnie to też wspomina mnie trochę jako zaby... Znaczy... Okej, okay, nie jest to szopa, bo mieliśmy basen wmurowany, to też może powinnam się puknąć w głowę, ale wciąż jakby kojarzę te zabawy. Jakby niezabawkowo, że naprawdę nie mieliśmy tam zabawek właściwie, którymi się mogliśmy bawić, że właśnie tutaj, nie wiem, mieliśmy słoneczniki, słoiki i robaki, to było zo. W Olimpiadzie mieliśmy jakieś deski, papiertale, to wytrawa piasek, i to naprawdę były zabawy, które trwały po kilkanaście, kilkadziesiąt dni i codziennie po prostu przez kilka godzin bawiliśmy się właśnie w jedną z tych rzeczy. Przy olimpiadach w ogóle najfajniejsze były oczywiście ceremonie otwarcia. Codziennie mieliśmy ceremonie otwarcia. Babcia miała zasłony takie, z takiego bardzo lejącego się materiału i ja te zasłony w pewnym momencie się nauczyłam wieszać, więc mogłam je zrywać i pamiętam, że w 96 roku była olimpiada, w, czy igrzyska olimpijskie w Atlancie i piosenkę śpiewała, śpiewała Edyta Górniak, taką polską wersję tam hymnu, czy czegoś, tej olimpiady. I pamiętam właśnie, że teledysk był taki, że właśnie wiał wiatr, tam jakieś takie zwiewne szaty i właśnie myśmy sobie robili zawsze taki hen właśnie to Atlanta. I właśnie w tych szatach śpiewaliśmy, tam skądś praliśmy wiatr, pewnie jakimiś styropianami tam machaliśmy, więc naprawdę po prostu to była full profeska od teledysku otwarcia, po tam nagradzanie i w ogóle podia y i wszystko. I oczywiście imprezy w basenie po wszystkim. I tak trochę. No, przejdź, panie. Właśnie sobie myślę, że takie wakacje w, w Laubie czy na Laubie były dla mnie takimi najszczęśliwszymi wakacjami. A ja mówię o tym trochę, dlatego że, będąc teraz na tym zwolnieniu, um, głównie dlatego, że. Bo po prostu byłam przeładowana bardzo wieloma rzeczami ostatnio, i mój organizm się po prostu kompletnie zbuntował. To zaczęłam sobie próbować, spróbowałam się zrelaksować, i, i okazuje się, że najbardziej mnie odpręża prosty, codzienny ruch związany z jakimiś obowiązkami, takimi domowymi. Sprzątanie, gotowanie, jakieś porządkowanie rzeczy, układanie w szufladach. I okej, okay, jest to zupełnie coś innego niż bawienie się w olimpiadę, ale mam czas na to, żeby sobie słuchać różnych rzeczy, audiobooków, e, albo jakichś podcastów, głównie audiobooków ostatnio słucham. E, I naprawdę nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio e, tak bardzo odpoczęłam, bo nawet w zeszłym roku, kiedy byłam na wakacjach życia e, w Helu, e, to jest w ogóle moje ukochane miejsce na ziemi, to często jest tak, że jak. Mm, człowiek bardzo dużo pracuje, to przynajmniej ja tak mam, że jak jadę na wakacje, to dopiero po tygodniu zaczynam wskakiwać ten tryb wakacyjny i kiedy już mija drugi tydzień, to ja dopiero jestem jakby w połowie odpoczywania, że jakby ten pierwszy tydzień zawsze jest tygodniem, kiedy jeszcze trochę myślę o pracy, kiedy dopiero zaczynam się adaptować, kiedy przestawiam się trochę tryb w ogóle funkcjonowania, kiedy przez tam 8 godzin dziennie nie muszę siedzieć w robocie i wciąż jeszcze myślami jestem gdzieś tam indziej i, i dopiero ten drugi tydzień jest dla Zawsze tym tygodniem odpoczynku, a teraz jestem trzeci tydzień w domu, i dopiero teraz, jakby naprawdę czuję ten odpoczynek, taki relaks, i jest to dla mnie naprawdę niezwykłe. I właśnie głównie czerpię go, go z takiego wykonywania bardzo prostych czynności i cieszenia się z takich najprostszych rzeczy. I mimo, że lato w ogóle nie kojarzy mi się z cytrusami, ani z pomarańczami, i pewnie moi stali słuchacze wiedzą do czego zmierzam. Ale jeżeli jesteś nowym słuchaczem czy słuchaczką, to zachęcam cię do wysłuchania odcinka pod tytułem Pomarańcza. Jest jeden z pierwszych odcinków, jaki tutaj zamieściłam. I to jest bardzo taki specyficzny odcinek, w którym mówię, o, znaczy, inaczej, odcinek jest o bardzo specyficznym pomyśle. Jedzenia pomarańczy pod prysznicem, i tam jest kilka zasad jedzenia tej pomarańczy. Ona musi być nieobrana, musi być schłodzona w lodówce. I te pomarańcze trzeba jeść w ten sposób, że y, po prostu tę skórkę się tak zdziera, wyrzuca się, po prostu obie, obierasz ją pod prysznicami, że jak woda na ciebie leci, rzucasz te skórki gdzie bądź i, i jesz te pomarańcze, nie rozdzielając jej na cząsteczki, tylko po prostu jesz ją tak, tak o, gryziesz. Y, I ten sok ma skapywać ci po rękach, po, po, po brodzie, po szyi, po prostu masz nie myśleć o niczym innym, jak o tym, że właśnie jeszcze te pomarańcze i skupiać się tylko i wyłącznie na tej pomarańczy. Yy, ja nawet jeszcze jak publikowałam ten odcinek o pomarańczy, nie byłam w ogóle świadoma tego, czym jest świadome jedzenie. <grym> Masło maślane trochę. Dopóki nie zobaczyłam odcinka yy, Polimatów 2 Radka Kotarskiego z jego żoną Nataszą, która jest yy, w ogóle miłośniczką czekolady. I chyba już ekspertką od czekolady. I ona właśnie mówiła o świadomym jedzeniu, o czym oni oboje mówili, i pokazała takie ćwiczenie, właśnie z jedzeniem kostki czekolady, gdzie wzięła sobie kosteczkę i dała jemu. No i jemu, oczywiście, od razu tam chyba do z tego, co kojarzę, albo, albo o tym powiedział, albo po prostu ja sobie te zakodowałam, że pewnie sama bym tak zrobiła, że po prostu tę kostkę bym pogryzła, bo tak często ludzie w biegu jedzą właśnie czekoladę, że po prostu ją gryzą, a czekoladę trzeba rozpuścić językiem, zagrzać, rozetrzeć potem językiem o podniebienie. W ten sposób czuje się tej czekolady strukturę, jej tam jakąś warstwowość, nuty smakowe i naprawdę można się tą czekoladą delektować przez dwie minuty, a można tę kost samą kostkę zjeść w jakieś 10 sekund, po prostu gryząc ją i nawet nie dając sobie szansy na to, żeby jej prawdziwie posmakować. I tak samo jest z tą pomarańczą, że właściwie człowiek, kiedy ją je, no to, to jasne, to jest przyjemny owoc o smaku pomarańczowym, o smaku właściwie pomarańczy, soczysty, ale tak naprawdę mm, no z takim jedzeniem pomarańczy też może być nawet, naprawdę człowiek może mieć kupę stresu, pestki, źle obrana skórka, w ogóle samo obieranie, pryskanie, ci, właśnie ten sok, który cieknie po, po dłoniach, a właściwie wchodzisz pod prysznic i to, to w ogóle ma być rano, że to jest takie właśnie orzeźwiające i wchodzisz pod prysznic, obierasz ją jak chcesz, nie obchodzi cię, czy, ma, czy po prostu te skórki gdzieś tam leżą, oczywiście potem sprzątasz, ale skupiasz się po prostu na tym, że zjesz, jesz te pomarańcze, jesz ją sobie spokojnie, nie myślisz o niczym innym, tylko właśnie o tym, że jesz pomarańcze. I to jest takie naprawdę mega zakotwiczenie się tu i teraz i takie mm, mm, naczerpanie no, przyjemności z chwili danej, nie? I to jest bardzo fajne. Oczywiście wiem, że nie każdemu to odpowiada. To nie jest też tak, że ta pomarańcza zmieniła mój świat, ale jest bardzo fajnym ćwiczeniem, moim zdaniem, na taki właśnie zwolnienie na moment. Są osoby, które uważają, że wtedy się marnuje za dużo wody. Ja akurat zawsze staram się jeść ją pod deszczownicą, z której mam dużo niższe ciśnienie wody i też właśnie w ogóle zmniejszam, żeby ta woda też mi po prostu nie płynęła do oczu wszędzie i tak dalej, ale no polecam chyba każdemu takie ćwiczenie i przypomnę je jeszcze raz, bo być może nie każdy słuchał wszystkich odcinków, ale właśnie takie zjedzenie pomarańczy w ten sposób jest bardzo fajne. I nie ja to wymyśliłam, tylko gdzieś to widziałam. Nie wiem, na jakimś soul pancake'u albo na basfidzie i yy, było wideo, i też część, część ludzi była entuzjastyczna, nastawiona, na część w ogóle co to ma być. Yy, dla mnie jest to bardzo ciekawe i wiem, że bardzo wielu z Was jadło pomarańcze w ten sposób. I wszystkich tych bardzo serdecznie pozdrawiam. No i tak. Tym, tą chyba myślą chciałam zakończyć dzisiejszy odcinek, żebyśmy, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość i taki przywilej do tego, żeby po prostu móc sobie odpocząć na moment, móc skorzystać z odpoczynku, raczej tak bym to nazywała, to bardzo was za tego zachęcam, żeby właśnie zwolnić, spróbować naprawdę odciąć się od od całego świata takiego, wiecie, muszę, powinnam, a tu rachunki, a tu coś tam, a tu jeszcze to, a tu to muszę kupić i tak dalej postarać się naprawdę uciec w ten odpoczynek, albo uciec od tych rzeczy w odpoczyniem czy uciec, ja w ogóle nie jestem fanką ucieczek, ale czasami można naprawdę tak uciec w dobrym tego słowa znaczeniu, uciec od tłumów, uciec od, jakby wiecie, od tego takiego szumu informacyjnego, do czego was serdecznie zachęcam. Yy. W ogóle dajcie znać, jak wasze wakacje, czy są na laubie, czy nie, czy byliście, czy byliście na jakiejś faktycznie egzotycznej wyspie, yy. No, jestem bardzo tego ciekawa i dziękuję, że czekaliście tyle na mnie. W ogóle po publikacji tego odcinka z waszymi wspaniałymi nagraniami, dostałam jeszcze dwa nagrania od Alicji i Karoliny, które mam na komputerze pracowym, więc nie mogłam ich wykorzystać. Ale jeżeli pozwolicie dziewczyn, to dołączę je do kolejnego odcinka jak tylko wrócę do pracy. Bo sama ich jeszcze nie przesłuchałam, dlatego że wszystkich tych nagrań w ogóle słuchałam dopiero montując odcinek i chyba chcę sobie go zostawić, znaczy yy, chcę zostawić te formę, yy, więc na pewno je wykorzystam i dziękuję Wam bardzo za te nagrania. No i cóż, życzę Wam wspaniałego dnia. Czy wspaniałej nocy, bo wiem, że wiele osób słucha mnie do snu, co jest w ogóle dla mnie bardzo dużą nobilitacją, bo ja sama bardzo często szukam jakichś nagrań do snu i tak jak Krzysztof się ostatnio powiedział, słucham głównie wystąpień Gomułki. I to nie jest żart, naprawdę tak robię. Tak nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że mam dużo ładniejszy głos niż Władysław Gomułka. Dziękuję oczywiście moim patronom, patronkom, bohaterkom, czyli Joannie sidolnikow Brzozowski i Zuzieka oraz patronom, domównikom, czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, Łukaszowi Widłudkowi i Małgo Frej. Chciałam też Wam powiedzieć, że już naprawdę za dosłownie kilkadziesiąt godzin odpalam nową stronę, na której będzie można znaleźć zarówno wpisy z bloga, ale też wszystkie podcasty będą wreszcie na stronie. Być może uda mi się dodać do wszystkich jakieś krótkie opisy, chociaż one właściwie wszędzie są, i na YouTubie, i na Spotify'u, i Apple podcasts i w ogóle wszędzie zawsze dodaję jakiś opis do odcinka. Ale chciałam, żeby one też były w jakimś takim miejscu, gdzie po prostu można namacalnie zobaczyć jakby podcast gdzieś w sieci, że jest takie miejsce dla Justyny Mazur, gdzie jest ta cała działalność, bo no, z podcastami jest tak dziwnie, że po prostu one jakby nie mają takiego fizycznego miejsca nigdzie. Wszędzie są udostępniane. No, wyjątkiem jest trochę YouTube, ale mm, no jakby YouTube nie jest do końca taką platformą do podcastów, więc y, strona już właściwie jest gotowa. Y, z, będą też nowe logotypy, y, zarówno jakby do y, bloga, jak i do y, piąta nie zabije, jak i do. Pogadajmy o życiu. No i taki parasolowy jest na Mazur. Mam nadzieję, że wszystko wam się spodoba i cała strona i re Refresh i te logotypy, yy, chociaż logotypy dzięki, powstały dzięki Adamowi Łapko, yy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo mu dziękuję. I Adam organizuje warsztaty z, z rysunku digitalowego. Yy, teraz będą we Wrocławiu, zaczynają się w ten weekend. Yy, więc jeżeli ten weekend, czyli chyba trzeciego czy czwartego Albo drugiego, czekajcie. Muszę na kalendarz spojrzeć. Yy, b, 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 drugiego albo 3 sierpnia. Musicie z, spojrzeć na stronę peł, pełna barwakom. Yy, I są zapisy jeszcze na dwa ostatnie miejsca. Więc zapisujcie się. Kolejne warsztaty będą w Krakowie, więc też się zapisujcie. To jest bardzo zdolny ilustrator, którego na pewno gdzieś widzieliście w sieci, dlatego że Adam robi bardzo często bardzo dużo wiralowych rzeczy, więc myślę, że niejednokrotnie się na niego, na niego trafiliście. Więc logotypy zrobił Adam, a strona powstała dzięki wsparciu moich kochanych patronów, którym bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś chce wesprzeć moją twórczość, to zapraszam na Patronite, a jeżeli nie, to ok, to spoko, też rozumiem. Tymczasem ściskam Was mocno i do usłyszenia. Pa!